Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się tutaj z Michałem na plantacji pszenicy ozimej Findus, centralna Wielkopolska, miesiąc po naszej ostatniej wizycie. Michał, co się zmieniło? Dzień dobry Państwu, cześć Łukasz. Tak, minął miesiąc. Co się zmieniło? No jak wszyscy wiemy, pogoda w tym roku, w tym sezonie nie zachęca do tego, żeby rośliny intensywnie rosły. Dlatego też być może ta różnica w stosunku do roku ubiegłego nie jest taka widoczna. No na pewno są posunięte fazy rozwojowe i to widzimy. W jakiej fazie jest Findus dzisiaj? Mieliśmy miesiąc temu ostre krzewienie. Dzisiaj natomiast mamy, określam tą fazę na BBCH 30, a więc powiedzmy sobie 31, a więc powiedzmy sobie już właściwy termin, gdzie wyczuwalne jest pierwsze kolanko, gdzie już na pewno powinien być zabieg T1 wykonany. Także tutaj mamy tą fazę akurat w tym miejscu i na tej plantacji. Tu wiemy, grupa Top Farms wykonała zabieg T1 w połowie kwietnia razem ze skracaniem, razem z dodatkową dawką azotu. Michał, jak oceniasz plantację? Na pierwszy rzut oka jest czysto. Czy to potwierdza, że Findus jest z tą swoją odpornością na choroby dobrze reaguje na środki ochrony roślin? Tak, zgadza się. Świetnie się tutaj firma Top Farms strzeliła w tych niekorzystnych warunkach z zabiegiem T1, szczególnie jeśli chodzi o skracanie, więc bardzo fajnie, że to się udało wykonać. Stan plantacji na dzień dzisiejszy uważam, że jest bardzo dobry. Nie obserwujemy tutaj ani problemów, jeśli chodzi o nadmiernie wyrośnięte źdźbła, czyli te pędy, ani też nie obserwujemy jakiegoś większego nasilenia chorobami. Co by się mogło tutaj rzucać w oczy, czyli typu odmiany, typu choroby jak mączniak czy łamliwość podstawy łodygi, tego nie obserwujemy. Oprócz tego dodam, że akurat na mączniaka Findus jest bardzo mocno odporny, dlatego tutaj też ta cecha odmianowa bardzo dobrze wpływa na obecny stan plantacji. Czyli potwierdza się to, co mówiliśmy za pierwszym razem, że Findus po pierwsze jest bardzo zdrową odmianą, a po drugie dobrze reaguje na zabiegi ochrony roślin, czyli współpracuje z rolnikiem. Jedną z cech pszenicy Findus jest bardzo dobra zdolność krzewienia. To chyba potwierdza się tutaj. Tak, dokładnie. Proszę spojrzeć. Obsada, jaka była tutaj wysiewana, to było 160 ziarniaków. Na wiosnę policzyliśmy, że roślin 140. Dzisiaj patrzymy, że rośliny są bardzo fajnie rozkrzewione. Ostatnio było 8 głównych rozkrzewień. Tutaj jest podobnie, tak? A więc widzimy ten główne źdźbło, potem kolejne. Oczywiście tych źdźbeł troszeczkę jest więcej, ale to, co można już zaobserwować, redukcję, tak? Tych najmniejszych, które są praktycznie niepotrzebne, bo z tego po pierwsze ani nie będzie dobrego ziarna, ani nie będzie wyrównanego i oczywiście będzie zakłócało rozwój pozostałych źdźbeł kłosonośnych. Dziękujemy Państwu serdecznie. Polecamy jeszcze raz uniwersalną, zdrową odmianę pszenicy Findus. Michał, stabilność w plonie, uniwersalność, łatwość współpracy, no i zdrowotność. Czy to się potwierdza? Tak, zdecydowanie. To, co widzimy na plantacji, jesteśmy pewni, że odmiana da przede wszystkim wysoki plon, stabilny w latach, bo o to też tutaj chodzi. No i co? I liczymy na to, że nasiona z tej plantacji trafią do wielu z Państwa, do czego oczywiście zachęcamy, żeby w bieżącym, w nowym sezonie wybrać odmiany Findus na swoje pola. Widzimy się za miesiąc, poczekamy na fazę kłoszenia, wtedy spotkamy się z Państwem ponownie, pokażemy, jak ta plantacja dalej wygląda. Michał, dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia.